Środa, 28 czerwca. Przed nami główne wydanie informacji w telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam na przegląd wydarzeń dnia. Każdego dnia w centrum Katowic likwidowanych jest kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Docelowo z terenu nowej strefy płatnego parkowania zniknie około 1,5 tysiąca miejsc postojowych. Mieszkańcy z coraz większym niedowierzaniem patrzą na rosnący las metalowych słupków, a urzędnicy tłumaczą, że nie mają wyjścia, bo muszą dostosować infrastrukturę parkingową do obowiązujących przepisów. Łukasz Kądziołka. W Katowicach niełatwo znaleźć wolne miejsce parkingowe. Wielu kierowców uważa, że jest ich po prostu za mało. Bardzo mało i po prostu naprawdę jechałam do lekarza z córką i musiałam krążyć, żeby znaleźć. Uważam, że miałam szczęście, że pan ustąpił. A będzie jeszcze gorzej, bo na ulicach właśnie zachodzą duże zmiany. Mieszkańcy mówią o totalnej likwidacji i słupkowych absurdach, a miasto o dostosowaniu do obowiązujących przepisów. To jest bezwzględnie przepis, który ma zadbać o bezpieczeństwo i widoczność wszystkich uczestników ruchu drogowego, czyli to 10 metrów od skrzyżowania i 10 metrów od przejścia dla pieszych. I te miejsca najczęściej powtarzają się w pytaniach do nas kierowanych przez mieszkańców. Wygląda na to, że wcześniej niewiele osób zdawało sobie sprawę z tego, jak na liczbie miejsc parkingowych odbije się planowane rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Na przykład tu, na bardzo wąskiej ulicy, tuż przy katowickim dworcu, jeszcze do niedawna kierowcy stawali na skos, a teraz już tylko równolegle. Przykład Kordeckiego pokazuje, że te zmiany poza wprowadzonym porządkiem są niewielkie, czyli mieszkańcy nie stracili tam miejsc parkingowych. To nieprawda, bo zniknęło tu około 10 miejsc parkingowych. Tam, gdzie jeszcze nie ma słupków, wielu kierowców parkuje tak, że zasłania przejścia i właśnie przez to może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji. Ma to niewątpliwy wpływ na bezpieczeństwo. Dzisiaj publikowaliśmy czy na stronie Komendy Miejskiej, czy na stronie Komendy Wojewódzkiej nagranie choćby ze skrzyżowania ulicy Granicznej z Krasińskiego, gdzie jednoznacznie widać, że widoczność dla kierującego jest niezmiernie istotna. Często dochodzi do takich wykroczeń w okolicach przejść dla pieszych, skrzyżowań. Miasto wyjaśnia, że tam, gdzie się da, nie będzie zmiany z miejsc postojowych prostopadłych czy skośnych na równoległe. Jednak na wielu ulicach likwidacja jest nieunikniona. Łącznie zniknie około 1,5 tysiąca miejsc postojowych. Jeśli miasto chce rozszerzyć strefę płatnego parkowania, to parkowanie trzeba uporządkować. Więcej jest przeciwników tego pomysłu, ale są też zwolennicy. Fragment naszej ulicy jest już w strefie bezpłatnego parkowania od kiedy tu mieszkam, czyli już prawie 10 lat. Ciągle borykamy się z problemem, że osoby, które tu pracują, po prostu zajmują nam miejsca. Mamy teraz trójkę dzieci. Proszę sobie wyobrazić, że ja przyjeżdżam i nie mam gdzie zaparkować. To jest okropne. Staraliśmy się kilkakrotnie o kopertę i nie otrzymaliśmy jej, ponieważ zajmowała miejsce mieszkańcom, więc dlatego jesteśmy za rozszerzeniem strefy. Szeroka strefa płatnego parkowania ma zostać wprowadzona pod koniec tego roku, natomiast miejsca parkingowe powinny zostać uporządkowane do października. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe ma już raport posekcyjny zwłok 17-latka, którego ciało znalazł przypadkowy przechodzień w bramie kamienicy przy ulicy Świętego Stanisława w centrum Katowic. Przyczyny śmierci nastolatka wciąż nie są znane, ponieważ sekcja ich nie wykazała. Cały czas przesłuchiwani są świadkowie. Fatima Orlińska. Jak w środę przekazał prokurator Sławomir Barnaś, do ustalenia przyczyny śmierci młodego chorzowianina konieczne będą szersze badania. Sekcja zwłok potwierdziła jedynie to, o czym mówiono już wcześniej, że na ciele młodego mężczyzny nie ma obrażeń, które mogłyby świadczyć o tym, że do jego śmierci ktoś się przyczynił. Celem ustalenia przyczyny zgonu niezbędne będzie przeprowadzenie szerokich badań toksykologicznych i histopatologicznych. Po tych badaniach być może będziemy w stanie określić przyczynę zgonu. Kiedy można spodziewać się wyników takich badań? Zwykle to trwa nawet do kilku tygodni. Niemniej jednak postaramy się, aby te badania i wyniki tych badań były jak najszybciej. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, jednak prokurator podkreśla, że w tej sprawie brane są pod uwagę wszystkie możliwe warianty. Przesłuchano już wielu świadków. Śledczy skupiają się obecnie na odtworzeniu ostatnich godzin życia 17-latka z Chorzowa. Przypomnijmy, jego ciało w jednej z bram przy ulicy Świętego Stanisława w Katowicach znalazł nad ranem 24 czerwca mieszkaniec kamienicy.
Mysłowice robią kolejne podejście do rozbudowy miejskiego monitoringu. W ostatnich latach miasto miało różne problemy z systemem kamer, ale wygląda na to, że tym razem sprawa ruszy do przodu. Rozstrzygnięty został przetarg na zakup i włączenie do systemu 22 kamer. Paweł Jędrusik. To stąd wielki brat w Mysłowicach patrzy na to, co dzieje się w mieście. Centrum monitoringu wizyjnego znajduje się w budynku Komendy Straży Pożarnej. Kamery same potrafią wykryć ruch człowieka, co jest szczególnie przydatne na przykład wtedy, gdy panują trudne warunki oświetleniowe lub atmosferyczne. Jak się coś dzieje w mieście, to po prostu można zauważyć na tutaj w tak parunastu kamerach. Najfajniejsze są właśnie te obrotówki, bo ja sobie daję zawsze przeważnie na duży ekran. No i jak coś się dzieje, zauważam przy obrocie, to można zbliżyć. Teraz kamer będzie więcej. Miasto rozstrzygnęło przetarg za drugim razem, mimo że oferty wykonawców były znacznie wyższe niż założony budżet. Ale władze miasta zdecydowały, że dołożą 140 tysięcy złotych. Łączny koszt rozbudowy systemu wyniesie prawie 370 tysięcy złotych. W tej chwili rozpoczynamy rozbudowę na dzielnicach w porozumieniu z mieszkańcami w ramach mysłowickiego budżetu obywatelskiego. W tej chwili będą montowane kamery w dzielnicach Brzezinka, Kosztowy, Larysz, Hajdowizna. Do tej pory kamery monitoringu miejskiego znajdowały się wyłącznie w parkach, jak na przykład tu, na Mysłowickiej Promenadzie. A o tym, że są potrzebne też w innych miejscach, przekonuje Straż Miejska. Wyroki kibicowskie, malowanie ścian, graffiti, wytłuczone szyby na nowo wyremontowanym przystanku dworca, jak również popisane wiaty, złamane ławki i tym podobne rzeczy. Nowe kamery zostaną zainstalowane łącznie w 9 lokalizacjach. Województwo śląskie chce współpracować z Demokratyczną Republiką Konga. W regionie gości kilkudziesięcioosobowa delegacja z tego afrykańskiego państwa. W środę w Urzędzie Marszałkowskim odbyły się rozmowy m.in. z przedstawicielami zarządu województwa, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Akademii Śląskiej. Paweł Jędrusik. Taka współpraca jest możliwa na kilku poziomach. W murach Akademii Śląskiej kształci się już kilkudziesięciu studentów z Demokratycznej Republiki Konga, ale plany są znacznie szersze. To nie tylko nauka dla studentów. Tworzymy teraz izbę przemysłową, handlową, wspólnie z przedstawicielami z Kongo. Także chcemy umożliwić przepływ towarów naszych polskich do Republiki Konga i również tych rzeczy, które oferują nam partnerzy z Republiki Konga do naszego kraju. Sądzę, że ta współpraca rozwinie się na bardzo duży front. Ja przede wszystkim upatruję duże możliwości w gospodarce energetycznej. Jeszcze szerzej na możliwą współpracę patrzą goście z Afryki. Współpraca, której potrzebujemy z województwem śląskim, dotyczy rolnictwa, górnictwa i potrzebujemy także współpracy w obszarze turystyki. Bo w Demokratycznej Republice Konga są na przykład problemy z wytwarzaniem energii. A jak mówi kanclerz Akademii Śląskiej, uczelnia ma opracowane nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej i tą wiedzą może się podzielić. Na kooperację liczy też Zarząd Województwa Śląskiego. My będziemy się starali przekazać atuty województwa śląskiego naszym partnerom. No i wszystko pokazuje, że województwo śląskie już w tej chwili liczy się w świecie. Coraz więcej regionów chce z nami współpracować, a my jesteśmy otwarci na wszelką współpracę i myślę, że owoce tej dzisiejszej wizyty w następnych latach będą w województwie śląskim. Demokratyczna Republika Konga to drugi pod względem powierzchni, a trzeci pod względem ludności kraj w Afryce. Wprawdzie wiele osób nie uważa grania na komputerze za sport, ale coraz bardziej przyjmuje się określenie e-sport. W ramach Mistrzostw E-sportowych Igrzysk Europejskich gracze będą rywalizować w Katowicach na wirtualnym boisku w dwóch grach. Impreza odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Łukasz Kądziołka. Gry komputerowe po raz kolejny zagoszczą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, tym razem jako e-sportowe igrzyska. To pierwsze tego typu wydarzenie w Europie, gdzie drużyny amatorskie i półprofesjonalne poprzez drogi eliminacji łączą się w kadry narodowe. Tak? Także jest to nowe wydarzenie na mapie sportowej Europy. Zwykle były to drużyny prywatne, które trenują ze sobą codziennie przez lata. Natomiast tutaj wyłanialiśmy zawodników na przestrzeni dwóch kwartałów, tak można powiedzieć. No i te drużyny będą rywalizowały ze sobą w dwóch tytułach. Te dwa tytuły nie są tak popularne jak gry, w których rywalizują ze sobą zawodnicy w czasie już
już rozpoznawalnego na całym świecie Intel Extreme Masters, jednak kluczem doboru gier nie była popularność. W kontekście igrzysk europejskich było dla nas istotne, żeby te tytuły odnosiły się do sportu. Dlatego wybraliśmy i football, i Rocket League. Ta ostatnia bardzo szybko zdobywa coraz większą popularność i świetnie się ją ogląda. Wydarzenie odbywa się w ramach igrzysk europejskich, choć te z grami wideo się nie kojarzą, działacze sportowi nie chcą pomijać coraz mocniej rozwijającej się branży. Dzieci i młodzież zaabsorbowana jest wieloma grami, ale zależy nam na tym, żeby utrzymać i żeby były gry oparte o wartości ruchu olimpijskiego, szacunek, przyjaźń, doskonałość, fair play, żeby unikać brutalności, unikać wojen, bo to wszystko ma również mieć charakter edukacyjny. W ramach Mistrzostw E-sportowych Igrzysk Europejskich do Katowic przyjedzie w ten weekend prawie 130 zawodników, delegatów i trenerów reprezentujących 28 krajów. Na najlepszych czekają medale i tytuły mistrzowskie. Odbędzie się również impreza towarzysząca o nazwie GE Festival, podczas której zaplanowano wiele gamingowych atrakcji, w tym gry retro i turniej tańca. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Tak podsumowaliśmy środę. Czekamy na Państwa jutro o stałych porach. Do zobaczenia.